drogie, ukochane kandydatki na bogini. Chcę wam powiedzieć, że kobieta, żeby stała się boginią, to wystarczy, żeby urodziła dziecko. Najlepiej drogą naturalną, ale może być też inny sposób. W każdym razie, jak kobieta urodzi dziecko, to staje się boginią z urzędu, gdyż od razu może być taka, jaka chce. Czyli kobieta, która urodziła dziecko, jest boginią. Wolno jej wszystko, zupełnie wszystko. Kobiecie wolno, która ma dziecko. Jej wolno być nawet jędzowatą, nawet wolno jej być tłustą, nawet wolno jej być nieatrakcyjną, nawet wolno jej być nielogiczną. Zauważyłyście? Użyłem słowa nielogiczną. To jest taki bardzo delikatny eufemizm. Natomiast chcę wam powiedzieć, kochane, że żeby stać się boginią, naprawdę nie trzeba wiele wysiłku. Wystarczy urodzić dziecko. I jak wy tak staracie się być tym boginiami za wszelką cenę, to mówię wam, że to nie jest potrzebne za wszelką cenę. Wystarczy zwykła cena posiadania dziecka. Gdyż jeżeli posiadasz dziecko, to jesteś wyjątkowa. Jesteś wyjątkowa. Jesteś nienaruszalna, jesteś pod ochroną bogini. Jest to okres, kiedy nie poluje się na kobietę z dzieckiem, się nie poluje. Jest to zwierzyna, która jest pod ochroną i takiej zwierzynie wolno wszystko. Czyli bogini może być nawet aseksualna, a mimo to jest nadal boginią i nadal ma swoich wyznawców i to cały tłum.